To nie Świebodzin, to Mała. Wieś na Podkarpaciu w cieniu 17-metrowego posągu Chrystusa, do niedawna najwyższego w Polsce. Stojąc tu od tylu lat, strzeże, pilnuje i czuwa nad tymi wszystkimi, którzy tu mieszkają i żyją. Tłumaczył kilka lat temu ksiądz proboszcz, który niedługo później z parafii położonej u stóp tego Chrystusa musiał się wyprowadzić. Szkoda, jakoś afera wzięła. Tak się wzięła niesłusznie i tyle, no. Czyli tutaj ludzie nie wierzą w jego winę? Nie. Niewinny, ale sądy były innego zdania. No, a sądy, teraz się uda. Sądy to czy to prywatnie, nie, czy... Nie będziesz sądzony. To... Już różne sądy były i w sądy się nie wierzy. Po prostu niesłusznie go oskarżają, że jest, że molestuje dziewczyny, a to nie jest prawda. W pierwszej wersji się ksiądz przyznał, potem ksiądz odwołał, to jak jest? Sprawa księdza Romana J. ze wsi Mała to najnowszy przypadek skazania duchownego za molestowanie uczennicy. W grudniu dostał 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Do więzienia jednak nie trafił, bo wyrok nie jest prawomocny. Jak udało nam się ustalić, mieszka w tym domu księży emerytów. Dzwoniłem, że pan nie odbiera, także nie wiem, czy jest, czy... Pan myśli, księdze, że jest szansa jakaś go spotkać? No nie, trudno mi odpowiedzieć. Naprawdę, trudno. Ksiądz jest urlopowany zgodnie z ubiegłorocznymi wytycznymi Watykanu dotyczącymi walki z pedofilią. I przyjętą ostatnio przez Episkopat Polski instrukcją. Jej najważniejszy fragment brzmi tak. Biskup czy przełożony po stwierdzeniu nawet prawdopodobieństwa ma obowiązek zawiesić, odciąć tego konkretnego człowieka od możliwości kontaktu z małoletnimi. Te słowa arcybiskupa Michalika i jego zapewnienie o zadośćuczynieniu moralnym ofiarom księży pedofilów były szeroko cytowane i komentowane. Ja to czytałam i powiem panu, nasunęła mi się taka myśl, czemu wierzyć. Bo jakoś trudno, czytałam to 3 razy, ten artykuł, tą jego wypowiedź, a nie docierało do mnie, że on nagle się zmienia. Pani Ewa to ofiara księdza Michała M., który w Tylawie przez ponad 30 lat molestował dziewczynki. Wszystko wyszło na jaw ponad 10 lat temu, między innymi dzięki odwadze pani Ewy, która zdecydowała się głośno mówić, co spotkało ją, kiedy miała 8 lat. On w sądzie opisywał, co on robił. On wcale nie ukrywał, że on dzieci kochał, jego ojciec, że ich mył, dotykał. Nie, on tego się nie wypierał. On uważał, że nie było w tym nic złego, tak? Że nic złego w tym nie było, bo on nas traktował jak ojciec. A to tylko krótki opis tego, co robił ksiądz, który przez lata, mówiąc najdelikatniej, dotykał swoje uczennice w miejsca intymne. Nie były to działania wypływające z jakichkolwiek przyczyn chorobowych, lecz zachowania dewiacyjne, pedofilne, typu zastępczego. Ksiądz został skazany na 2 lata więzienia. Wszystko działo się w Tylawie, która tak jak i wieś Mała należy do archidiecezji przemyskiej, rządzonej przez arcybiskupa Michalika, dziś kierującego episkopatem, który ma walczyć z takimi przypadkami. Zawsze linia była bezwzględnego wymagania uczciwości w tej dziedzinie, więc tu jest sytuacja jasna. Nie do końca, bo kiedy wybuchła afera księdza z Tylawy, biskup Michalik napisał do parafian list, w którym wyraził współczucie duchownemu i nadzieję, że konfratrzy i parafianie, którzy znają lepiej środowisko niż wrogie kościołowi i depczące prawdę gazety lub osoby, nie stracą zaufania do swego proboszcza, ale okażą mu bliskość przez gorliwą modlitwę. Ksiądz jest wcale niewinny. Wierni okazali tak, że rodzina pani Ewy musiała wyjechać z Tylawy. No, moje dzieci nie miały tam też życia, ani w szkole, ani w środowisku. Były wyzywane, do autobusu wsiadałyśmy, no to jedzie tam molestowana, jedzie się takie różne teksty. Pani Ewa wyjechała 7 lat temu. Ksiądz jeszcze w zeszłym roku regularnie pojawiał się w parafii. Sprawa w Tylawie była rzeczywiście takim momentem zwrotnym, ale mam wrażenie, że właśnie arcybiskup Michalik od tego czasu o wiele ostrożniej wypowiada się na temat tego typu przypadków, a przede wszystkim reaguje dużo bardziej sprawnie. To prawda i pokazuje to przykład księdza z Małej, urlopowanego od razu po wybuchu afery.
Wątpliwości dotyczące determinacji hierarchów budzą jednak nadal takie przypadki jak ten z Pomorza. Ksiądz, który ma prawomocny wyrok za wykorzystanie uczennicy, dziś jest kustoszem w tej elitarnej kapitule kolegiaty staroszkockiej, powołanej przez arcybiskupa Głodzia. Kapituła ma się zajmować między innymi duchowością wiernych. Był mianowany wcześniej. Nie ma powodów, żeby także tutaj te dywagacje są w ogóle bezsensowne. Bez sensu, zdaniem przedstawicieli episkopatu, są także pytania o zadośćuczynienie finansowe ze strony instytucji kościelnych. Ich zdaniem odpowiadać może jedynie winowajca. Niektórzy prawnicy są już jednak gotowi takie rozumowanie obalić. Kościół jako instytucja może ponosić materialną odpowiedzialność za księdza, jeżeli udowodni się, że o jego zachowaniu wiedzieli przełożeni i nie zareagowali. Oczywiście problem zawsze będzie w udowodnieniu pewnych okoliczności. No ale być może trzeba przetrzeć szlaki, bo takich postępowań jeszcze w Polsce nie było i być może trzeba poczekać na precedens. Słowo precedens, biorąc pod uwagę doświadczenia kościołów w innych państwach, powinno brzmieć dla episkopatu groźnie. Można mieć jednak wątpliwości, czy waga problemu jest tu dobrze rozumiana, zwłaszcza po takim apelu arcybiskupa Michalika. Żeby troszkę otworzyli ciut oczy, ci naczelni redaktorzy, że nie tylko było pedofilii, że Kościół teraz się tylko pedofilią zajmuje. Nie tylko. To jest dalszy temat. Tomasz Marzec, TVN24.